Witam serdecznie fanów Diablo na moim kanale. Przed Wami krótki poradnik, jak zbudować sobie nekromantę, żeby można było w nim zacząć farmić przedmioty. Jest to łatwa postać do zbudowania, ale trudna do opanowania. Rozpocznijmy rozgrywkę, przybliżę Wam wszystkie elementy kluczowe tego buildu. Na kanale możecie zobaczyć odcinki, jak zbierałem sprzęt, jak szło nim ekspienie. I zaczynamy. Co prościej i najszybciej omówić, to jest naszego pomocnika, zaklinaczkę. Jeżeli ktoś już oglądał mój poradnik z Nicha, to będzie dokładnie ten sam sprzęt. Jedyne co się zmieniło, to dodałem klejnoty. A więc tak, przy naszym pomocniku skupiamy się głównie na przedmiotach dodających emanację. Dwa przedmioty nie występują z emanacją, jest to fokus zaklinaczki. Jakikolwiek dobry znajdziecie, który będzie dawał jej najlepsze bonusy. I broń też nie występuje z emanacją na tę obecną chwilę w czasie tego nagrywania tego. Może w przyszłości dodadzą jeszcze. Jeżeli chodzi o przedmioty, jakie używamy, to rozbita korona, która dodaje dodatkowy klejnot do tego, jaki mamy włożony w hełmie. Ja potrzebuję zielonych klejnotów, bo mam ich mało, więc włożyłem zielony. Jeśli chodzi o zbroję, to złota skóra emanuje w ten sposób, że wrogowie puszczają złoto, więcej złota nam wypada. Jeżeli chodzi o naramienniki, to naramienniki Zakary, przedmioty stają się niezniszczalne. Amulet to alternatywa anioła, czyli efekt ogłuszenia zostaje wydłużony. Jeżeli nie ogłuszamy przeciwników, to wtedy tutaj będzie taki inny amulet dobry, to jest amulet Znak Czasu i on sprawia, że nasze obeliski, takie kapliczki trwają o wydłuża czas trwania obelisków. Jeżeli chodzi o karwasze, to klasyk, karwasze Nemesis. Tutaj zależy nam na tym, żeby kapliczki i obeliski przywoływały dodatkowego czempiona. Jeżeli chodzi o pierścień, to pierścień wspaniałej królewskiej wspaniałości. Jest to spowodowane tym, że chcemy używać tych dwóch zestawów, które tutaj mamy założone. Jest to podróż mędrca, czyli pas i buty. I przeznaczenie Kaina. Tutaj mamy spodnie i rękawiczki. A drugi pierścień to opaska chciwości, która daje zwiększenie promieniu podnoszenia przedmiotów. W zasadzie złota i kubl zdrowia. I to by było na tyle, jeśli chodzi o sprzęt zaklinaczki. Jeżeli chodzi o jej skille, no to zazwyczaj zauroczenie, ale może być też impuls. To jak już wam tam się podoba bardziej. Zauroczenie będzie powodować, że ona będzie przyjmować co niektórych przeciwników. Jeżeli szybko zabijacie, to nie ma znaczenia. Prorocza harmonia skraca czas odnowienia swoich umiejętności. Jak dla mnie to maska, chyba że chcemy zwiększyć statyczne premie do obrażeń żywiołów, jeżeli atakujemy żywiołami. Osłona mocy zmniejsza obrażenia zadawane tobie i zaklinaczce przez ataki z dystansu. Ja uważam, że prorocza to jest zbędny skill. I tutaj, w zależności od tego, czy hardcore gramy, czy zwykły, czy to jest softcore postać, na hardcore kaprysosu obowiązkowo będzie to spowalniać czas, że jak otrzymamy obrażenia śmiertelne, spowoli się czas i będziemy mogli uniknąć śmierci. A koncentracja, aura, która zwiększa szybkość ataku u ciebie z zaklinaczki, tak wybrałem, bo nie gram na hardcore. Jeśli chodzi o naszą postać, to ten build, który nazywa się Bonemancer, czyli głównie chodzi tutaj o włócznie z kości i symulacrum. To build opiera się na takim secie Maskarada Płonącego Karnawału. Z tego setu założyłem 6 elementów, żeby móc dodać inny amulet czy też pierścień w kostce Kanaiego. I tutaj tak mamy hełm, naramienniki, zbroje, rękawice, spodnie i buty. Zbroje i spodnie włożyłem na razie topazy pod inteligencję. Można też się pokusić pod coś zwiększającego wszystkie odporności. Jeżeli dobrze pamiętam, jest to diament. Tak, czyli jakbym teraz już doszedł do tego, żebym zadawał wystarczająco dużo obrażeń, zwiększył obrażenia do jakiegoś miliona, to wtedy zmieniłbym te topazy tutaj na diamenty, żeby zwiększały obronę i podnosiły wytrzymałość, przez co mógłbym robić wyższe poziomy szczelin. W hełmie
skracasz czas odnowienia wszystkich umiejętności. To głównie chodzi tutaj o zbroję z kości, żeby się szybciej odnawiała. Jeżeli chodzi o amulet, no to must have, to są nawiedzone wizje. Tutaj chodzi nam o to, żeby nasze symulakrum były z nami cały czas. One wysysają 1% życia, ale jak cały czas jesteśmy w ciągu walki, to nie odczujemy braku energii życiowej, punktów życia. I jeżeli chodzi o pierścienie, to gniew Briggsa, czyli nie przeklęcie wrogowie są ściągani we wskazane miejsce, gdzie nakładana jest na nich klątwa. To powoduje w połączeniu z tym z niedołężeniem taki motyw, że rozbieganych wrogów ściągamy w jeden punkt, wtedy uderzamy włócznią z kości, która ma runę roztrzaskanie i ona wybucha i wszyscy przeciwnicy naraz giną, czyli z niedołężenie i włócznia z kości powinno załatwić każdą grupkę. A jeżeli chodzi o drugi pierścień, to jedność żywiołów, czyli dodaje nam tą aurę. Zwiększenie obrażeń fizycznych, czy też zwiększenie innych obrażeń. To się tak losuje, non-stop zmieniam. Jeżeli chodzi o bronię, no to stracony czas i kosa cyklu. Kosa cyklu, kiedy zbroja z kości jest aktywna, a staramy się ją mieć cały czas aktywną, twoje umiejętności dodatkowe zadają obrażenia zwiększone 351. Można by znaleźć lepszą kosę, żeby maksymalnie zwiększała, chyba 400 jest. Tak? 350 to jest najniższy roll. I zbroja z kości cały czas włączamy, czyli to cały czas zwiększa nam ataki włócznia z kości. Czyli tak naprawdę, jak wychodzimy w pole, to pierwsze co to przyzywamy symulakrum. Jak tylko zaczynamy planszę, jak już jesteśmy w walce, no to przybliżamy się do grupki zbroja z kości, z niedołężenie i włócznia z kości. W takiej kolejności będziemy atakować. No i stracony czas, czyli twoje umiejętności zimne zmniejszają szybkość ruchu wrogów o 30%, a twoja szybkość ruchu wzrasta o 8%. Maksymalnie 5 kumulacji. I pas, co jeszcze nie powiedziałem, to powrót sędzi Woja. Otrzymujesz dodatkowe 40% redukcji obrażeń, kiedy któryś z wrogów dotknięty jest jedną z swoich klątw. Czyli tak jak mówię, z niedołężenia cały czas aktywujemy, czyli będą wrogowie pod wpływem klątw, czyli będziemy mieli 43% redukcji obrażeń. W najlepszej wersji chyba jest 50%, tak? Czyli to też niski roll, czyli widzicie, te przedmioty jeszcze mogą być ulepszone. No i szpikowa ochrona Glemidora jako karwasze. Tutaj włócznia z kości rzucona przez symulakrum zadaje zwiększone obrażenia o 356%. I też tutaj może być 400. Także jest dużo do odpracowania, żeby ten nekromanta był jeszcze potężniejszy. Chociażby zwiększając te bonusy w kosie, cyklu, czy w szpikowej ochronie Glemidora, czy też w pasie zmniejszenie obrażeń. Te trzy rzeczy na pewno bym chciał przerolować i wymienić na lepszy roll. Tutaj, czy by było coś możliwe? Tak, też mamy 8, a powinno być 10%, czyli te legendarne warto by było przerolować. Jakbyście chcieli kontynuować tą postacią, rozwój, to w tym kierunku byście to rozwijali. Gdyby ulepszyć przedmioty, znaleźć lepsze wersje tych samych. Przede wszystkim. Skoro przedmioty mamy już omówione, zajrzyjmy do kostki Kanajego. Ja obecnie wstawiłem jako ten amulet pierścień, to Mądrość Kalana zwiększa maksymalną liczbę kumulacji zbroi o 5. Jeżeli chodzi o to, co ostatecznie chciałbym tutaj nosić, jest to wyrok Kryspina, który zwiększa obrażenia o 100% przeciw spowolnionym wrogom. My cały czas ich spowalniamy, więc to będzie cały czas 100%. To kolejne 100% do naszych obrażeń. Ale na chwilę obecną, dopóki nie znajdę wyroku Kryspina, ten Mądrość Kalana jest dobrym wyborem. Strzywiki Triwarda po użyciu napływu krwi twoja szybkość ruchu zwiększa się o 100%. Jest to bardzo dobre, bo przemieszczamy się głównie tym napływem krwi. No i ostatnie broń. Skamieniały róg Malturiusa. Włócznia z kości kosztuje teraz 40 punktów esencji i zadaje obrażenia zwiększone o 700%. Jest to bardzo duże zwiększenie obrażeń, warte noszenia, ale musimy uważać na esencję. To jest główny problem tego buildu. Jeżeli zauważycie, że nie dajecie rady pokonać grup potworów na 1-2 hity, to musicie zmniejszyć poziom trudności, żeby podlepszyć swój sprzęt i dopiero wtedy przechodzić na wyższe, bo w momencie, kiedy spadnie nam esencja, jesteście na głębokiej szczelinie, to jesteście bez wyjścia, będziecie musieli resetować ją. Nie chcemy sytuacji, gdzie jesteśmy już pod koniec, mamy do obicia bossa, nie dajemy rady go obić, zbraknie nam esencji i postać jest praktycznie bez możliwości atakowania. Jeżeli chodzi o mistrzostwa,
tutaj ja już mam trochę postać rozwiniętą, także przedyskutuję po prostu, jak ja ją rozwijałem. Jeżeli chodzi o podstawowe, to pierwsze co to ja zrobiłem, dodałem szybkość ruchu i potem 50-60 w inteligencję, żeby zwiększyć obrażenia na przemian, można powiedzieć. Jeden punktu, maksimum esencji. Jak macie już maksimum esencji, szybkości ruchu, nie macie problemu z przeżywalnością, to skupiacie się głównie w inteligencję. A jeżeli chcecie trochę zwiększyć przeżywalność, to dodajecie witalność. Jeśli chodzi o mistrzostwo atak, to tutaj wieloraka droga rozwoju jest. Ja osobiście uważam, że powinniście zacząć od obrażeń, od trafień krytycznych i szybkości ataku, potem szanse na trafienie krytyczne, a na końcu redukcja odnowienia, bo ta redukcja odnowienia nie przeszkadzała mi. Chyba że na początku wam przeszkadza, że za wolno się odnawiają skille, no to, ale to nie ma takich skilli, które mają problem z odnawianiem się czasowo, bo jak mamy już oczywiście ten amulet, to wtedy już nie potrzebujemy się przejmować symulakrum czasem odnowienia 120 sekund, bo symulakrum jest cały czas z nami. Na początku może być to wtedy potrzebne, ale te skille można w każdym momencie zresetować bez problemu. W obronie tutaj też wszystko zależy od tego, jak wam się gra. Ja osobiście dałbym na początku odporności na wszystko, pancerz, życie i na końcu regenerację życia. Jeśli chodzi o użytkowe, no to tutaj redukcja kosztu zasobu jest bardzo potrzebna, ponieważ ten róg będzie zwiększał o 40% zużycie punktów esencji, dając duży boost do ataku, ale esencja będzie nam szybko spadać na początku, więc redukcja kosztu jest dobra. Tu mamy 10% redukcji na maksymalnym poziomie. Obrażenia obszarowe, bo przypominam, strzelamy włócznią, która wybucha, i potem zasięg podnoszenia czy punkty życia przy trafieniu. Dobrze, to jak już zaczęliśmy mówić o skillach, no to jeżeli chodzi o umiejętności przypisane do myszy, ja używam z niedowężenia pod wycieńczenie, czyli narzucamy klątwę, która spowalnia wrogów i dodatkowo ta runa potęguje efekt zmniejszenia przez pierwsze 5 sekund. Raczej dłużej ci wrogowie żyć nie będą, chyba że to jest boss, czy to jest nie wiem, grupka czempionów na wysokim poziomie szczeliny. No i główny atak robiący damage to jest włócznia z kości, roztrzaskanie. Zamiast przebijać włócznią z kości, dzięki tej runie ona wybucha na pierwszym trafionym, czyli właśnie dlatego chcemy najpierw użyć znieważenia, zabrać tych wszystkich przeciwników w jedno miejsce i wtedy włócznia z kości. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Zrobię jedną szczelinkę dla pokazania, jak tą postacią grać. No jeżeli chodzi o umiejętności na pasku, no to zbroja z kości pod jedynką cały czas ją aktywujemy. Kiedy tylko się odnowi jej czas, od razu wpadamy w grupkę i aktywujemy ją. Napływ krwi to takie zarówno do wpadnięcia w grupkę, jak i ucieczki z grupki potworów. Warto tym buildem stać trochę dalej. Pochłonięcie, napływ krwi pod metabolizm, bo będziemy mieli dwa ładunki. Aura must have to jest pochłonięcie, pochłaniająca aura. Nie chcemy mieć tego jako zwykły przycisk, że będziemy musieli to klikać. Cały czas biegamy i ta aura pochłania wszystkie zwłoki, dodając nam esencję. To jest nasze główne źródło esencji, także to musi być cały czas aktywne i musimy się skupiać, żeby jak najwięcej tych zwłok zostawiało się na planszy. I symulakrum to jest łączenie z włócznią kości nasze działo do rozwalania wrogów. Symulakrum przyzywa dwa szkielety, które będą naśladować nasze umiejętności, czyli jak używamy włóczni z kości, oni będą strzelać włócznią z kości. Rezerwuar pozwala mi, twoja maksymalna asystencja jest zwiększona podczas działania symulakrum. Zobaczycie, że z 250 zwiększy mi się na 500. To jest bardzo ważna runa. No i teraz pasywki. Samotna warta, zwiększenie pancerza. Mamy dwóch sługusów, czyli będziemy mieli 80%. Ostatnia posługa. Jak otrzymamy śmiertelny atak, to przeżywamy. Użycie zwłok zwiększa twoją szybkość ruchu o 5%, a że mamy tą aurę, czyli cały czas szybko biegamy. No i mroczne żniwa. Podczas korzystania z kosy zyskujesz 2% esencji oraz życia. Nie wiem, czy to jest najlepszy wybór, czyli nie chciałbym tego zmienić, no ale na chwilę obecną tak to zostawiłem. Jest dużo ciekawych skilli, można przetłaczającą esencję, ale 40 punktów to jest nic na tym poziomie, już na początku można z tym chodzić. Twoje sługi korzystają z cierni, to też nie jest tarcza ratmy.
No jest dużo ciekawych skilli, które się z mocą, kiedy tracisz 100% swojego życia, czasu na wszystkie umiejętności, zostanie skrócone, to też na początku. Zostawiam wam tą czwartą do własnego wyboru. Ja wybrałem tak. Jak jakoś to tam wygląda, działa, robisz te linki. No i dla zwieńczenia jeszcze te legendarne kamyczki, które pominąłem. Zmora uwięzionych, zwiększenie obrażeń dodawanych celom pod wpływem efektów ograniczających kontrolę. Spowalniamy ich, to jest właśnie ograniczenie, i to zwiększa obrażenia o 22,5%. No jest dopiero na 25 poziomie. I druga rzecz, otacza ci aura, która zmniejsza szybkość poruszania się przeciwników w promieniu 15 metrów. Czyli praktycznie oni, jak rzucimy te znadęłężenie, to oni po prostu stają się, w ogóle nie ruszają. Zmora potężnych, po zabiciu grupy potworów elitarnych zadajesz obrażenia zwiększone o 20% przez 33 sekundy, a jak już dobijemy na 25 poziom, to dodatkowo zadajesz przeciwnikom elitarnym obrażenia zwiększone o 15% i otrzymujesz od nich obrażenia zmniejszone o 15%. A jeżeli chodzi o trzeci kamień, to kamień pomsty Zej, zadawane przez ciebie obrażenia zostają zwiększone o 5% w tym momencie, czyli właśnie lepiej trzymać się dalej, ale jak strzelamy tą włócznią z kości, to powinno się bez problemu można ustawiać dalej od przeciwnika. I to jest oczywiście, stakuje się do 27,6%. Czym więcej atakujemy, tym lepiej. No dobra. Myślę, że wszystko, co chciałem, pokazałem wam. Teraz pokażę, jak zrobić szczelinę poziom 70. To jest taka szczelina bardzo popularna, ponieważ ona odblokowuje nam możliwość zdobywania pierwotnych, starożytnych, legendarnych przedmiotów, które jest warto tak naprawdę. Te wszystkie legendarne, które tutaj mamy, jeżeli jest ich wersja pierwotna, starożytna, to warto by było taką wersję znaleźć. Wtedy te obrażenia, te przeżywalność naszego nekromanty by się zwiększyła. Na tę postać trzeba uważać, bo może zginąć. Także nie polecam jej na hardcore, szczególnie dla początkujących graczy. W ogóle początkujący gracz moim zdaniem nie powinien się bawić w hardcore. Nie jest to dobry pomysł. Przez głupie błędy, w to, że wejdziemy na przykład w wybuch zwłok tych takich charakterystycznych potworków większych, może nam to pozbawić kilku godzin grania i zbierania postacią przedmiotów. Warto zrobić sobie taksę, jak macie kogoś, kto już dłużej gra, bo ten pierwszy okres tych dobicia 70 poziomu strasznie długo trwa. Ale tak, staracie się trzymać zbroję z kości. Widzicie, teraz doszło do tego, co nie chciałem, żeby doszło, czyli straciliśmy zwłoki na planszy. Tutaj się udało jeszcze trochę znaleźć. Nasze symulakrum powinno poradzić sobie z ubiciem. Musimy znaleźć zwłoki, żeby móc kontynuować. To jest właśnie problem tego buildu, że trzeba uważać na to, czy przeciwnicy padają wystarczająco szybko. Teraz nie mamy zwłok i nie jesteśmy w stanie ubić przeciwników. Wróćmy się na początek, czy były tam jakieś zwłoki zostawione przez nas? Tak. Pozbierajmy je do kupy. Tutaj nas nie było. Tutaj też nie ma zwłok, także tak jak mówię, trzeba uważać, co robimy, jak tą energią dysponujemy. Niby jest ich 500, ale w dalszym ciągu będzie jej brakować. Nie będę resetował, bo to będzie tylko wszystko przedłużać. Widzicie, że ten build leci szybko. Musicie uważać na grupy potworów. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli się podobało, stawiacie lajki, komentarze. Buildem trzeba się nauczyć grać. To nie można tak sobie jednym okiem tylko patrzeć, tak jak w Monku, że latacie i on sam praktycznie wszystko rozwala. Tutaj trzeba się skupić na rozgrywce. Dziękuję za dotrwanie do końca. Zapraszam na moje inne odcinki z innymi postaciami i buildami. I jeżeli chcecie być na bieżąco z kanałem, to do subskrybowania. A ja się z wami żegnam. Do następnego razu. Pozdrawiam.